Serdecznie dzień dobry, ja jestem Emilka, a to kolejny vlog na moim kanale i serdecznie Was witam właśnie w nowym odcinku. Dawno nie było tutaj żadnego materiału, ponieważ widzowie, no cóż, była sesja niestety i dalej u mnie niestety ta sesja jest, ale już słuchajcie, powoli w dobrym kierunku wszystko się kończy, a Was proszę o sobie nie oczywiście łapeczki do góry, subskrypcji, zapraszam na moje inne social media, czyli Instagrama i TikToka szczególnie i dzisiaj podpowiadam sobie na parę właśnie Waszych pytań z Instagrama, także bardzo serdecznie zachęcam Was, żebyście obserwowali tego Instagrama, ponieważ teraz tam będzie bardzo dużo kontentu się fajnego pojawiać, więc serio obserwujcie, tym bardziej, że różne są wyjazdy teraz w tym lutym, więc no musicie widzowie być na bieżąco, żeby widzieć co się u mnie dzieje, bo na pewno słuchajcie, Wam się to spodoba, przynajmniej mam taką nadzieję. No i dzisiaj, tak jak mówię, odpowiemy sobie na parę Waszych pytań i mam nadzieję, że dzisiaj też aparat jest dobrze ustawiony, siedziałem na tym pas pół godziny i mam nadzieję, że serio jest wszystko git. Także widzowie, no co, myślę, że nie będziemy przedłużać, mam parę Waszych pytań, no i zaczynamy oczywiście dzisiejszy odcinek. A jeżeli Was coś trafi, no to zapraszam na Instagrama, ponieważ tam zazwyczaj odpisuję w wiadomości prywatnej, tylko proszę, niech to nie będą jakieś głupie pytania typu co u mnie słychać i tak dalej, ponieważ na to raczej nie mam czasu odpowiadać, ale jeżeli macie jakieś takie ważne, stare pytanie, no to oczywiście zachęcam do tego, ponieważ chętnie udzielę Wam na nie odpowiedzi. A teraz zaczynamy z tymi pytaniami, które ja wybrałam spod mojego story. Więc pierwsze pytanie jest od Oli Alexis, jak zareagowali Twoi znajomi, gdy dowiedzieli się, że nagrywasz na YouTube. Więc moi znajomi, ogólnie rzecz biorąc, to w zależności w jakiej grupie wiekowej byli, tak no, po prostu różnie zareagowali, ponieważ raczej w gimnazjum, w podstawówce i liceum nie spotkało się to w żadnym stopniu z pozytywnym odbiorem, ponieważ wszyscy byli takimi malutkimi gówniarzami, którzy się śmiali i w ogóle, no wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że liczę, że Was to nie spotkało, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko mogło Was to gdzieś dotknąć w jakimkolwiek sposób, czy to pośrednio, czy to bezpośrednio. W każdym razie, no, wtedy niezbyt było to okej. Jednakże na studiach wszyscy są tym podjarani, o dziwo, i wszyscy mają takie wow, serio i tak dalej, tak raczej w pozytywnym aspekcie. Także teraz już to wszyscy pozytywnie odbierają. Wtedy, wcześniej już niestety, no niekoniecznie, nie było tak kolorowo jak jest teraz, no ale nie jest to tak, tamte czasy są nieistotne, ważne jest to, co jest tu i teraz. No i tak jak mówię, teraz już wszystko git i wszyscy dobrze odbierają to moje nagrywanie. Następne pytanie jest od Baron Wolak. Julka, jakie liceum skończyłaś? Pozdrowisz, to moje marzenie. Bardzo serdecznie Cię oczywiście pozdrawiam. A jeżeli chodzi o liceum, no to skończyłam pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Chroprego w Pszczynie. Czy polecam? Może nie będziemy się wypowiadać na ten temat. Kolejne pytanie od Ameli. Ile masz wzrostu? I mam 1,70 m chyba, tak myślę. 1,69 m, 1,90 m, coś w tym stylu. Raczej nie urosłam, więc no niestety pozostaje mi to. Ale nie jest aż taki zły. Myślę, że to jest taki optymalny wzrost, ponieważ nie jestem za wysoka, nie jestem za niska, także ja tam w sumie się cieszę i jestem zadowolona, że tyle mam wzrostu, ile mam. Także dzięki rodzice za przekazanie odpowiednich genów. Kolejne pytanie od fans Emilka. Jak Ci idzie na studiach? No i jak na razie jest stabilnie. Jeszcze wrócimy pewnie do tego tematu studiów nie raz w tym odcinku. No i co, no ogólnie dużo było w sumie takich dołków w tym roku wyjątkowo, ponieważ bardzo mi się nie chciało chodzić na uczelnię i w ogóle jakoś tak ciężko mi było się do tego zebrać, przez to miałam dużo nieobecności i musiałam to wszystko nadrabiać i odrabiać. No i miałam dwa razy więcej pracy w tą sesję, ale teraz jak to nagrywam, to zostały mi w sumie 3 albo 4 takie mówione, wiecie, egzaminy albo kolokwia, w tym jeden taki big egzamin, jedno ważne kolokwium, no a poza tym muszę jeszcze 3 prace odesłać, no i wszystko git, na w miarę wysokie oceny udało mi się to wszystko pozdawać, także jestem w sumie z siebie w miarę zadowolona. Następne pytanie od Bensona, czy nagram kiedyś nutkę? Zawsze to było moje marzenie i może mi się kiedyś uda, zobaczymy, fajnie by było, ale na razie to jeszcze nie jest ten czas. Myślę, że nutkę zostawimy sobie na jakąś taką ważną, specjalną okazję. Wiecie o co chodzi. Następne pytanie, jak Julia? Czy mam zwierzaki? No i ogólnie rzecz biorąc, niestety nie mam, ale szczerze, ostatnio naprawdę namiętnie myślę i intensywnie a propos adopcji kotka tutaj do mojego mieszkania, tylko że problem jest taki, że to mieszkanie jest naprawdę bardzo małe i wydaje mi się, że może tutaj śmierdzić, że tak powiem, wiecie o co chodzi. No i też mogę nie mieć czasu na tego, na to zwierzątko, no bo przez studia, przez YouTube'a i tak dalej. No ale z drugiej strony czuję, że potrzebuję takiego tutaj zwierzaczka, takiego kotka, co sobie tutaj chodzi, wiecie o co chodzi. To jest zawsze takie mega fajne, no ale tak jak mówię, no obowiązki mogą mnie przytłoczyć, no i też taki jest minus, że często mnie tutaj nie ma w tym mieszkaniu, w sensie wiecie, tutaj gdzieś wyjeżdżam za granicę, tutaj w ogóle do domu wracam i cały czas gdzieś jeżdżę, w czasie dnia mnie też czasami nie ma,
Także nie wiem, czy to miałoby jakikolwiek sens. Muszę się nad tym bardzo zastanowić, ale myślę o tym i na pewno się z wami podzielę na przykład na Instagramie, na YouTubie, co takiego wymyśliłam, słuchajcie, w związku z tym kotkiem. No zobaczymy. No myślę o tym, ale kurde, ma to jednak dużo swoich minusów. Kolejne pytanie od Czaro. Czy masz jakieś rytuały, kiedy coś ważnego masz do zrobienia? I ogólnie rzecz biorąc, już cały czas myślałam, że nie, ale szczerze jednak mam wiele rytuałów, w sensie takim, na przykład, jeżeli mam egzamin na uczelni, to ja jakby, ja nie wiem dlaczego, ale ja sobie zaczęłam w pewnym momencie mojego życia wmawiać, że jak czegoś nie mam na sobie albo ze sobą, to nie znam tego egzaminu, więc zawsze muszę mieć ze sobą biżuterię, w sensie wszystkie pierścionki i kolczyki i zegarek, widzowie, przede wszystkim. I no i oczywiście modlitwa, to też jest ważne i jakby bez tego naprawdę ani róż, nie wiem, ja przez to mam wrażenie, że nie znam egzaminu, więc to są takie moje rytuały, czyli muszę mieć to wszystko założone na siebie i modlitwa, także to jest taki rytuał zawsze przed. Nie wiem dlaczego wierzę w takie zabobony typu, że jak nie mam pierścionka na sobie, to nie znam i tak dalej, ale no po prostu, nie wiem, coś mi odwaliło, za dużo TikToka. Przez TikToka w ogóle jeszcze mam pełno w prywatnych, jakby takie jakieś randomowe filmiki, że wiecie, bo były te filmy takie, jeżeli nie nagrasz do tego dźwięku, nie zdasz sesji. Ja nie mogłam ryzykować po prostu nie zdania sesji, ominięcia jakiegoś filmu na TikToka, więc musiałam to nagrać. Mam nadzieję, że nie jestem jedyna, powiedzcie mi, że nie tylko ja. Mam coś nie tak z głową. Następne pytanie od Zuzanny. Dlaczego nie nagrywasz na kanał Spalionowa? Oraz drugie pytanie, kogo Spalionowa znasz najdłużej? Więc tak, no numer jeden to już tak szybko odpowiem, to po prostu przez sesję i dlatego nic nie nagrywałam przez ten tydzień, no bo się uczyłam, a druga sprawa, kogo Spalionowa znam najdłużej, no to jest to Palion. Najpierw poznałam Paliona, potem Szypsona, później Dave'a, no i potem Zyka i Yetiego i tak po prostu jakoś się to wężykiem udało ogarnąć. No i jeszcze Wojtka znałam przed Dawidem chyba, jakoś tak było. Teraz czas odpowiedzi na pytanie kajaka.pp. Twój ulubiony film, nic się nie zmieniło w tym aspekcie, nadal jest to Joker. Chociaż wiele fajnych filmów obejrzałam w ostatnim czasie, bardzo przyszedł mi do gustu na przykład Wielki Gatsby, także jeżeli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie polecam. No a tak poza tym to chyba nic fajnego nie widziałam, coś takiego, co mnie bardzo chwyciło za serce. Następne pytanie, bardzo, bardzo, ale to bardzo tematyczne, ponieważ dzisiaj jest luty któryś i za dwa tygodnie mniej więcej są walentynki. Tej Queen Lana Del Rey zapytała się, albo zapytał się, chyba zapytała się, co chciałabym dostać na walentynki. No i ogólnie rzecz biorąc, to co bym chciała dostać na walentynki? No nie wiem, no kurde. Wszystkiego się ucieszę. Ja już sobie kupiłam prezent na walentynki. Nie wiem, czy widzicie, tam są takie kwiatki z klocków Lego, to ja sobie kupiłam ode mnie, dla mnie specjalny prezent walentynkowy, no ale tak poza tym to szczerze nie wiem. No jestem osobą, która lubi praktyczne prezenty, więc no albo winyl, książka, ja się z takich rzeczy bardzo cieszę, więc to są rzeczy, z których się ucieszę. Więc moja przyszła walentynko, mam nadzieję, że oglądasz ten film. Jaka jest twoja ulubiona książka? Zapytała się, albo zapytał się, chyba zapytał się, kapel123.pl. I moją ulubioną książką jest niezmiennie Serce Odności Marqueza. Ale teraz jestem w trakcie czytania bardzo dobrej książki, Gra w klasy i wydaje mi się, że może się to zmienić. Następne pytanie zadała Kasia i jest to pytanie o treści, dlaczego zostawiłeś ziemniaki w zlewie. Jeżeli nie wiecie, co chodzi, no to TikTok, widzowie, idźcie do TikToka i wtedy zrozumiecie. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, dlaczego zostawiłam ziemniaki w zlewie, ja po prostu dałam talerz z ziemniakami do zlewu i potem one się wysypały, no nieważne, taka sytuacja była. Następne pytanie, jak reagujesz na edity z tobą i Szczypconem? No i ogólnie rzecz biorąc, szczerze powiedziawszy, już nie reaguję, w sensie nie reaguję, wiecie, wiadomo, oglądam, ja sobie lajkuję i w ogóle spoko, wszystko fajnie, doceniam waszą pracę, no jednak my nie jesteśmy razem i no i nie chwyta mnie to za czakłem jakoś bardzo za serce, no ale fajnie, że coś takiego robicie, jest to dosyć słodkie, no ale no nie przeszkadza mi to jakby co, więc spoko, już się przyzwyczajam do tego, że jestem shipowana na każdy możliwy sposób z panem Filipem, którego pozdrawiam, no ale cóż. It is what it is, no. Następne pytanie zadała Zuzia i ona się mnie zapytała o oceny na uniwersytecie, jakie mam. I szczerze powiedziawszy, aż to mogę sprawdzić, widzowie, i wam tutaj powiedzieć. Tylko że ja nie mam takich przedmiotów jak wy, więc no nie zdziwcie się, że usłyszycie jakieś zaklęcia, spokój, ja sama nie wiem, co one do końca oznaczają. Dobra, no to lecimy od samej góry. Jeżeli chodzi o historię literatury polskiej 1918-45, no to niestety nie znam oceny jeszcze z egzaminu, no ale za cały kurs mam 4 i wykład mam zaliczony. Dalej, interpretacja dzieła sztuki wizualnej 5, język angielski 3, literatura oświecenia i romantyzmu prawdopodobnie to będzie ocena 3, literatura powszechna 4,5, literatura w perspektywie antropologii kultury 4, literatura w perspektywie etnologii 4,5, poetyka niestety 3, teoria z języka z elementami historii języka zaliczone, współczesny warsztat polonisty
5. I to są moje oceny. Jeszcze będę miała kolokwium z gramatyki historycznej i zobaczymy, widzowie. No jaka z tego będzie ocena? Trzymajcie kciuki, żeby była chociaż 3, żeby przejść dalej. Kolejne pytanie zadała pochodniara i jest to pytanie, jaki kraj chciałabym najbardziej zwiedzić? No i nic się nie zmieniło, styl jest no Norwegia, zawsze o tym mówię i mam nadzieję, że kiedyś w końcu uda mi się wylecieć do Norwegii. Udało się zwiedzić Stany, za 2 tygodnie uda się zwiedzić kolejny kraj, z czego będziecie mieć vloga i więcej się dowiecie na Instagramie i TikToku. No i Norwegia to jest, no kurde, mam nadzieję, że w te wakacje no byłoby naprawdę super. Rambo, pies i ja zapytał się, jaki okres ze swojego życia wspominam najlepiej. No i wydaje mi się, że ten, który teraz przeżywam. W sensie, wiadomo, fajnie było w liceum i w ogóle, no, w sensie fajnie. Po prostu było, minęło, no a teraz tak żyję pełnią życia. Wiecie, mam teraz wszystko w zasadzie, więc fajnie, doceniam to bardzo i cieszę się, że jestem w tym momencie życia, jakim jestem. Także myślę, że ten moment życia jest najlepszy totalnie i może być tylko lepiej. Następne pytanie od Jacka. Czy miałaś jakieś operacje plastyczne? No nie miałam operacji plastycznej, szkoda mi na to pieniędzy. I czy chciałabym kiedyś mieć? Ponieważ wiele osób też o to pytało. Na pewno nie powiększałabym ust, na pewno bym nie robiła jakiegoś nosa, oczu, tutaj, brzucha, nic takiego. Jest tylko jedna rzecz, na którą chętnie sobie zrobiła operację plastyczną. Nie będę mówić sobie na głos. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy, może mi się... No... Jeżeli bym miała nieograniczoną ilość pieniędzy, to bym to zrobiła, ale na ten moment nie. Następne pytanie mnie trochę rozśmieszyło, ponieważ Martyga zapytała się, czy zrobię trasę koncertową. No, stostem, widzowie, no, żeby zrobić trasę koncertową, trzeba mieć jakieś piosenki, żeby mieć piosenki, trzeba umieć śpiewać. Na razie nie myślałam o trasie koncertowej, ale jakaś piosenka może kiedyś wyjdzie. I ostatnie pytanie od Zahar Jaszyn. Ile miałaś lat, jak się wyprowadziłaś? I miałam lat 19. Wyprowadziłam się tutaj na studia, sama, samiutka, do Krakowa, z mojego domku rodzinnego. No i fajnie mi się żyje od tego czasu. Żyję pełnią życia, widzowie, teraz na studiach, naprawdę. No i co, widzowie? Myślę, że to na tyle. Dużo jeszcze oczywiście było pytań takich innych, typu ile mam lat, no to odpowiem na to, że mam 20, w tym roku 21. Urodziny mam 27 kwietnia, no i nie mam chłopaka, także to są te pytania, które bardzo często się powtarzają, także na sam koniec się tak podsumuję i na nie odpowiem. No i oczywiście jeszcze jedno pytanie się często powtarzało, czyli czy byłam kiedykolwiek ze Szczypsonem? I tutaj również odpowiem, no niestety, przykro mi bardzo, widzowie, ale nie byliśmy nigdy razem, więc no. Dobrze, widzowie, kończę odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę i subskrypcję, postaram się częściej nagrywać jakieś vlogi. No i mam oczywiście dużo fajnych pomysłów, także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko kiedyś zrealizować. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie mój drugi kanał, ten, gdzie nagrywam Minecrafta. Zapraszam na moje social media i widzimy się później. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, pa pa!